Istny horror w Bytowie, ale całe szczęście dla nas tutaj, dla wszystkich, że wygrywamy to spotkanie. No, można powiedzieć, stworzyliśmy taką dramaturgię naszym kibicom tutaj w Bytowie po powrocie, po pandemii, gdy pierwszy raz są na meczu. Chcieliśmy, żeby inaczej ułożyła się ta druga połowa dla nas, bo chcieliśmy kontrolować drugą połowę. Mieliśmy 2-0 do przodu i niestety po raz kolejny nie zachowujemy koncentracji, tracimy 3 bramki. Przegrywamy 3-2, ale na szczęście strzelamy kolejne 2 bramki w końcówce ostatnim i wygrywamy 4-3 w tym meczu, więc cieszymy się, że 3 punkty zostają w Bytowie. No właśnie, co się stało po tej pierwszej części spotkania? Bo naprawdę ta pierwsza część wyglądała dobrze, a po przerwie wyglądało to już zdecydowanie inaczej. Może wdarło się w nasze szeregi zbyt dużo rozluźnienia i mało koncentracji. I tak jak powiedziałem, straciliśmy 3 bramki po przerwie. Ale pokazaliśmy prawdziwy charakter, zdołaliśmy strzelić jeszcze 2 bramki i to my wygrywamy ten mecz. Dla Ciebie chyba szczególnie wyjątkowy mecz, bo strzela swojego pierwszego hat-tricka w barwach Bytowi. Jak się z tym czujesz? Na pewno jest to bardzo fajne uczucie, bo to pierwszy hat-trick, tak jak powiedziałeś, w Bytowie. Raz strzeliłem 2 bramki, a tak po jednej bramce i pan kierownik, który tu stoi, cały czas się śmiał, że po jednej bramce strzelam. Także mam nadzieję, że te 3 bramki cieszą pana kierownika, tak jak cały sztab kibiców i nas jako drużynę. No właśnie, my dzisiaj mamy ten pierwszy mecz z kibicami. Chyba nie mogliśmy sobie wybrać lepszego meczu na ten pierwszy mecz w obecności kibiców niż ten właśnie dzisiejszy mecz z Legionowią. Dokładnie, fajnie, że pierwszy mecz po powrocie wygrywamy 4-3 u siebie. Drużyna z Legionowa, mimo to, że spadła już do trzeciej ligi, pokazała, że nie, na pewno się nie podłożą i walczyli przez cały mecz. Szacunek za to, ale my strzelamy więcej bramek niż oni i my się cieszymy zwycięstwa w tym meczu i trzymamy miejsce dalej w barażach i mam nadzieję, że tak zostanie już do końca.